cześć wszystkim, witam was w końcu, w nowym, w kolejnym vlogu. No nie było trochę żadnego vloga ani filmiku. Powiem wam, że tyle pracuję, że po prostu nie mam czasu na nic i jak mam te swoje 3 dni wolnego, to przelatują po prostu od tak, bo tutaj trzeba przygotować się na następne 5 dni pracy, tu trzeba zrobić pranie, tu trzeba posprzątać, pójść na zakupy i tak moje 3 dni wolnego mija. No ale teraz jakoś wbijam się pomiędzy. Dzisiaj mam ostatni dzień wolnego i znowu zaczynam miesiąc pełen przygód. Właśnie wziąłam prysznic, jak możecie zobaczyć, i zorientowałam się, że nie pomalowałam paznokci na jutro. Także za chwilę muszę się za to zabrać. A o czym będzie dzisiejszy vlog? Będę nagrywała swój, może nie tydzień tak w pracy, ale takie przygotowania. Wiem, że już kiedyś podobne filmiki były, ale teraz będzie tak stricte, co zabieram, jak się szykuję, dlatego zaczynam tego vloga od dzisiaj wieczorem, czyli dzień przed moją pracą, bo chciałam wam pokazać, co robię, żeby tak się zrelaksować i przygotować mentalnie, ponieważ jutro robię lot Kraków i z powrotem, który będzie prawie pełny. Nie miałam prawie pełnego lotu od, nie pamiętam kiedy, od 2 lat chyba, także jutro będzie na pewno zamieszanie. Ja jestem jedyną polską osobą z załogi, także teraz, wiecie, w okresie całego wirusa trzeba dokumentację zebrać od pasażerów i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście kto to robi? Ja. Także już wam pokazuję, co robię. Taki relaks przed jutrzejszym ciężkim dniem. Będę sobie robiła maseczkę. Taką detoks taki. Już wiem, że w Polsce na pewno znajdziecie, bo macie Primark w Polsce, także na pewno tą maseczkę możecie znaleźć też w Polsce. Odpaliłam sobie, chyba gdzieś mi ta maseczka wleciała. Odpaliłam sobie moją świecę, ponieważ jeszcze kilka sztuk mi zostało. Zapomniałam, co to jest za nazwa teraz, ale jedna ze słodkich świec, tych bardziej takich lekkich świec. Piję też sok, ponieważ zawsze jak mam swoje, taki zdrowszy sok, ponieważ zawsze jak mam 3 dni wolnego, to trochę zjeżdżam, że tak powiem, z mojej diety i jem takie bardziej niezdrowe jedzenie, także teraz dzień przed wracam na tory, że tak można powiedzieć, i piję właśnie taki zdrowszy sok. Z tyłu też sobie światełka zapaliłam i wiecie, taki nastrój zrobiłam, że tak powiem. I od jutra rana zacznę wam nagrywać, wiecie, jedzenie, co zabieram. Wiecie, takie kulisy, że tak powiem, bo już taki dzień w pracy wam chyba nakręcałam. Znaczy tyle, co mogłam, bo nie mogę wszystkiego, także teraz bardziej takie kulisy. Także mam nadzieję, że wam się spodoba ten vlog i zapraszam. A więc mamy następny dzień, jak możecie zobaczyć. Pokażę wam teraz szybko, co zabieram ze sobą jedzeniowo, że tak powiem. Mam tutaj kubeczek, oczywiście różowy, ostatnio w Primarku zobaczyłam, za 7 funtów. Może też będziecie taki mieć u siebie. W środku już mam herbatę naszykowaną. Potem wzięłam sobie ciasteczka, jabłko i wczoraj zrobiłam ziemniaki, kurczak, marchewka z sosem. Także to będzie mój lunch. Zrobiłam paznokcie wczoraj, przypomniałam sobie, nie zrobiłam ich od razu, jak wam powiedziałam, że zapomniałam, tylko po prostu siedziałam na Facebooku i zobaczyłam paznokcie czyjeś i sobie przypomniałam, że ja swoich nie zrobiłam, także o 11 w nocy robiłam paznokcie, no ale udało się. Także za godzinę wyruszam, mniej więcej za godzinę. I tak, i może następne klipy pokażę wam już jakieś ładne widoczki, także zapraszam. A więc mamy następny dzień, następny lot. Robimy dzisiaj Treviso we Włoszech, także idziemy. Lecimy. Yeah.
witam się znowu z Wami. Mam nadzieję, że podobały Wam się te wszystkie widoki. Nie wiem czemu i czy to tylko w mojej opinii, ale te widoki są jakieś takie bardziej ładne ostatnio. Nie wiem, czy to dlatego, że kończy się lato, zaczyna się jesień i wiecie, słońce jest pod innym kątem i tak dalej. I może to wszystko zmienia jakieś, wiecie, takie... ogólne moje spostrzeżenie na te wszystkie chmury, na słońce zachodzące i tak dalej i nie wiem dlaczego, ale te widoki były naprawdę takie specjalne dla mnie. Może też dlatego, że no już niedługo będę się zmieniała pracę, nie będę próbowała się wysłowić, nie będę próbowała tego słowa wymawiać, ale zmieniam branżę. Wszystko opowiem Wam w nowym filmie, który mam nadzieję już niedługo. Będzie to Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie mojej pracy, życia prywatnego i tak dalej, proszę zostawcie je pod tym filmem albo możecie je zostawić też pod filmem o rekrutacji w Ryanairze, ponieważ angielska wersja tego filmu naprawdę ma dużo wyświetleń, jak na mój kanał, bo jest ponad 2000 wyświetleń. Jest dużo pytań pod tym filmem tam, na które już odpowiedziałam, ale chcę odpowiedzieć jeszcze bardziej tak dogłębnie, wgłębić się w te odpowiedzi i tak dalej. Także jeżeli Wy macie jakieś pytania, to zostawcie je albo pod tym filmie, albo pod Ryan Rekrutacja, który był kilka miesięcy temu. No i mam nadzieję, że Wam się ten vlog spodobał. Jak widzicie, życie stewardess jest interesujące, ale zarazem nudne. Dlatego też ja nie gadałam do Was za dużo w tym filmie, ponieważ codziennie robiłam to samo, czyli wstawałam, szkowałam siebie, śniadanie czy tam obiad i wychodziłam. I po prostu tak wyglądają moje 5 dni. Dzisiaj mam drugi dzień z moich 3 dni wolny, także jutro ostatni dzień wolnego. Dzisiaj w domu, wiecie, sprzątanie, pranie, typowa sobota, bo mam weekend wolny od dłuższego czasu, także bardzo się cieszę. Pogoda taka sobie, dzisiaj znalazłam właśnie światło najlepsze, jest w kuchni, także nagrywam do Was z kuchni. No i tak, już nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny filmik, który mam nadzieję, że będzie na kanale w niedalekim czasie. Także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia.